Dzień dobry, witam serdecznie, kolejny odcinek z Among, a, nie Among, co ja gadam, Guzguz Duck. Like to tutaj towarzysze, jak link w opisie, polecam serdecznie, gramy sobie dalej na streamie przedłużeniowym, nie wiem czy jak wejdzie ten odcinek to będzie, ale możecie potem sprawdzić, link w opisie. Smacznego widzowie, no i widzimy się już na starcie gry. Lecimy w takim razie. Rozpoczynamy, wylosowała się mi na kole sterowana runda, więc trzeba troszkę potrolować. Lecimy w takim razie, witam. Witaj Barto. Witaj. Ja nie wiem, co tu chodzi. Muszę szukać mojego celu. Ej, znacie może mój cel? Masz cel, AB? Mam cel. Kto jest twoim celem? Nie wiem, jeszcze muszę... O, Gremlin! Jak dobrze, że tu jesteś! Jesteś moim celem, wybacz! O nie. No nie no! Serio, sadzie! No nie! Dobra, przynajmniej to usłyszałem. Latkę. A w ogóle Mimik może być moim celem? No śmieszne. A nie, czekaj! Ty nie byłeś moim celem. Ty po prostu miałeś czerwony nick, bo chyba byłeś ze mną. Czy nie? Ja nie wiem, bo powinienem chyba mieć do ciebie strzałkę. Ja już... Aha, dobra, okej. Szybko poszło. Ale ten ochroniarz jeszcze nie działa w ogóle, ale sad. Ja nie miałem do ciebie gremlin strzałki, tylko ty miałeś czerwony nick. Ja tak sobie myślałem, że jesteś moim celem, no to cię zabijam. A okazało się, że on był mimikiem, dlatego miał czerwony nick. Ale ochroniarz nie działa. Ja miałem ochroniarz szaro. Gremlin, ready! Ready, ready, ready! Gremlin, ready! Gremlin! Szybko, gremlin, obudź się! Tak? Mnie zabiła. Kim byłeś? Nie, ciebie nie zabiła. Hitmanem. Ale ja byłem ochroniarzem szaro. Aha. Gremlin! Straciłeś pracę! Gremlin! No. Dobra, lecimy. Tym razem trzeci jestem. Odwetowiec jest w sumie spoko. Weźmiemy odwetowca. Gramy sobie dzisiaj w ogóle w 9 osób, też nie wspomniałem. Ale no... Ogólnie myślę, że będzie fajnie. Widzimy się już na starcie. Witam. A jestem odwetowcem. A ja jestem specjalistą pogrzebowym. O, to możemy się zmówić. Szaro, jesteś impostorem? Jesteś impostorką? Szaro, powiedz nam. Szaro. Szaro. Jestem. Halo. Nie jesteś? No, nie, nie jesteś impostorem. A jesteś zabijającą chociaż? O. Areze, uciekaj i ja cię goni. O nie, dobra, Areze, chodź szybko. No to... Ej, a jest u was jakiś impostor? Niebieski. Nic o tym nie wiemy. Kurde. O nie! No to nie! Areze! Uciekamy! Uciekamy! Ajajaj. Trochę niefortunnie to brzmi. O nie! Co jest tam? Co mi dałeś bombę? Ale jak się oddaje? Nie mam jak oddać! Ale sad. Dobra, to jest moment. No, witam. Nie przeżyję dłużej niż jedną rundę. Myślałam, że to gremlin dał tą bombkę. Więc go zabiłam. Oddaję tę bombę. Nadia! Czemu to zgłosiłaś? Przez całą rundę szukałam Areza. Znalazłam Areza i mi zgłaszasz przycisk. No to cóż. Kolejna świetna runda. Nadia, kot jest zła. To nie zmienia faktu, że go zabiłaś. I żyje. Kto żyje? Madzia kot jest zła. Madzia kot. Już nie żyje. Nie. Zostawcie ja, mnie. A ja lubię pogrzeby i chciałem zrobić pogrzeb, Gremlinowi głosuję na siebie. No nie, Areze. Ja głosuję na siebie. Areze, ja mam dla ciebie questa, nie możesz tak. Okej. Okay. Dobra. No nie. Pa, mściciel. Pa. Pa. Po co mi mściciel? Bul. Jak się w ogóle te bomby oddaje teraz? Bo wcześniej... Nie wiem... Myślałam, że... Ja z pacją wodę, wiesz, bo też... Pacją? Nie wiem, Właśnie nie pokazuje się przycisk na ekranie. Kiedyś się pojawiał przycisk na ekranie, a teraz nie ma. Nacisnąłem spację, jak ciebie dogoniłem i... Aha. Wtedy ty krzyknąłeś. Tak? No może. No bo kurde... Ja tak panikuję 3 sekundy, takie nie mam jak oddać, nie wiem jak oddać, nie wiem jak oddać i wybuchłem. No. Ale to było przykre. No i nie wiem. Było.
No, niemiło, niemiło, strasznie niemiło. Dobra, wchodzę w ich ciała. O nie, ale wszedł, ja też wchodzę. Nie, ja nie, nie, kurwa! Dobra, czekaj, bo sprawdzam. Jest, nie było warto. Jak to oddać? Otóż, mam bombę i się przestraszyłam, bo nie wiedziałam, jak ją oddać. I Arezowi krzyczał, jak ją oddać, ale nie zrozumiałam, teraz i zgłosiłam ja mam, ciało. To teraz Arezy, to ja mam, to kurwa, bombę na sobie. To ja, to nie ja! To on dał bombę! Ja mu wierzę. Ja teraz ja stanąłem mam bombę czele. Na sobie, no. Ogólnie Delvex umiera, Delvex nie mógł nam dać, Barto przebiegł przez nas, naszą trójkę. A ta bomba się aktywuje po jakimś czasie, czy ona tak od razu? Ona się nie aktywuje od razu, ona się po chwili aktywuje. A ostatnio no to Barto. Minęliśmy Barto, tam jakby nie wiem, gdzie to było. Staliśmy we trójkę i Barto nas minął. No, ale ja wam żadnej bomby nie dawałem, no. Też był, też przebiegł. Dobra, chuj, wierzę ci. Jej, Delvex na Barto. Dobra, ogólnie mamy świetną sytuację, bo kurwa, ja z Barto jesteśmy. Ty giniesz od bobki, a od mojej kurwa bobki. No ja nie, nie. Uważajcie na Delvexa. A ja sam wybuchnę, a nie zbawi. No i dobrze, że wybuchniesz. No i ładnie. Ale przykre. A pierdolę. Wow. Ale to było przykre. Jak się oddaje? Spacją się oddaje? Chyba tak. Tak, normalnie już nie, no ale... Nie, no wiesz, no bo no, kiedyś na ekranie był klawisz do oddawania, a teraz nie ma. A mogłem ale uciekać, ale mówię, nie, zrobię naprawię sabotaż. No, no, no. Naprawię sabotaż i chuj, kurwa. To tam? Nie naprawiam sabotaży, pierdolę. To tam, Arezo. Ja to też, okej? Dobra. Arezo, ty zerknij wiadomość na PW. Właśnie, to... właśnie to wiem. Dobra, startujcie, ready dawać. Aktualne. No, już. Ready. IB aktualne sprzed chwili. No, nieźle. No, nieźle. To już nie pierwszy raz. No. Oh, wow. Ja nie o, impreza! O, ja chcę imprezę. Kto ma imprezę? Kto ma imprezę? Ja nie interesować wiem, się. Kto o, ma ten ma? Ta imprezę. Ale ja nie mam, już w lesie będę. Impreza pewnie zmienia głos na głosowaniu. Ty tego nie słyszysz, usłyszą to inni, będą się z ciebie śmiać. Dobra, a ty musisz niedzielnego to mieć na klatę. I opowiadać śmieszne ja rzadko, mogę śpiewać piosenki. Ja mogę znowu opowiedzieć piosenkę o kameleonie. Opowiedzieć piosenkę? To brzmi no strasznie. Się, z, dobra, zaśpiewać, dobra, tak. Ja powiem wam tak. Zbieramy się wszyscy w kaplicy. Na środku. Dobra. Robimy maszynę losującą. Kto zginie od niewidzialnego? Dobra. Kaplicy. Tak, do kaplicy. Witam, witam. Witajcie w kaplicy. Dzisiaj przygotowałem dla was super niespodziankę. Jako? Gramy w ruletkę. Kto, dobra, kto zginie, znaczy, robię się niewidzialny, macie 3 sekundy na zmienienie pozycji i losuję osobę, która zginie. No jako niewidzialny was nie widzę. Dobra, dobra, 3, 4. Ale będzie zabawa. Czy ja kurwa trafiłem na Kanadyjkę, ja pierdolę, no co za super zabawa. Dobra, gdzie jest impreza? To ma imprezę. Dobra, bo ogólnie... Halo? Halo? Nie masz. Halo. O, Ilia! O, ja mam! Tutaj są muzyka o kamelonie. Kamelon, kamelon, ciągle barwy zmienia. Kiedy siedzi na kamieniu, ma kolor kamienia. A gdy w trawie się przemyka, cały jest zielony. Ani taki, ani siaki jak kamelony. Ten, ten. Ani tak, ani siak, stylu brak, to jego znak. Patrzy wciąż, co ma kto, zaraz naśladuje go. Kamelon, nie bądź leń, kamelon, by się zmienił. I dalej nie
pamiętam, przepraszam. Dobra, skipujemy. Dobra, przekonała mnie, to nie ona. Ale nie mamy. I tak przemilczymy fakt, że zapraszam Kanadyjkę. Zapraszam do kaplicy po raz kolejny. Delweks, to ciało leżało 38 sekund. No właśnie, zapraszam do kaplicy. Dobra. Co? Nie! Tylko nie do kaplicy. Kaplicy straszy podobno. Dobra, lecimy jeszcze raz. Do kaplicy. Dobra, AB, AB do góry. No, AB, do góry. Dobra, dobra. Do kaplicy. Do kaplicy. Dzień dobry, witam. AB, AB, bo jeszcze mam pytanie. Nie, nie, nie możecie wejść poza teren kaplicy. No, bo kurwa, o, wszyscy to pobiegli. Ale czy, to... A, pobiegli. To ja też mam pytanie. Ty robisz odliczanie? Tak, ja kończę odliczanie, to robię się niewidzialny i jeszcze macie 3 sekundy na to, żeby ukryć się gdzieś w kaplicy. Okay. Dobra. Na terenie kaplicy, dobra. Nie wychodzicie poza kaplicę. Dobra. 3, 2, 1. Oj. Areza oberwał. Najgorzej. Dobra, dalej. Kontynuujemy naszą zabawę. Wracajcie, wracajcie. Haha, again. Haha, again. Delweks, ale nie wychodź za kaplicę. No właśnie, nie możesz wychodzić za kaplicę, dobra. No nie. 3, 2, 1. O, nie trafiłem nikogo. Dobra, jeszcze raz. Zatrwaliście wszyscy dzisiaj. Brawo, brawo, udało wam się. Musicie poczekać na moją kolejną tą. Wow, tu za szczęście. A, no. Macie rundę dziecka, czy coś? Again! Pięknie dziecko! Ale super, dobra, 3, 2, 1! Dosyć niebezpieczne. Wow, ale się wydarzyło! Cóż za zwrot akcji! Dobra, kto to zginął w ogóle? Madzia kot chyba. Madzia śmierć 8, dobrze. Możemy kontynuować. Możemy kontynuować zabawę. Dobra, dawaj, jeszcze. Dobra, no 3, nie. 2, 1. Do końca tak lecimy. No tak, to przeżyjek. Jako ostatni. O Boże, jak blisko, o kurde, Berach, co teraz? Ilja śmierć 9 czy coś, dobra, lecimy jeszcze raz. Tylko lecimy jeszcze raz. Musicie poczekać, 10 sekund, musimy się umiejętnie odnowić. Masz tak, szczęście, ale zabawa. Że jesteś ostatni, którego nie zaraziłem. Aha, no nieźle. Aha, dobra, 3, 2, 1. Jakbyś zepsuł zabawę, to byłoby mi bardzo przykro. O. Ktoś próbował się wycwalić i został. No nieźle. Kto to był? Barto? Niby ja tak dwie pierwsze rundy stało. Barto, no. Tak? No cóż, dobra, no ile was zostało? Trójka was została? Ty miał zarażenie i po prostu jedna z osoba, bo mi została tylko jedna, nie? I po prostu trafił i ten my. No dobra, uwaga. Znikam. Oj. To został Szaro i Delweks, dobrze. Zostaliście tylko wy. No cóż, no czekam aż mi się załaduje, finał. Wielki finał, Delweks i Szaro! Nie, nie widzę was. Nie widzę was w tym. Czyli to ty po prostu. Tylko, tak, łażę na niewidzialności i klikam kill, no i to kogoś złapię w końcu. Dobra, znikam. Zwycięstwo! Jaki cheater! Szaro! Ale przynajmniej impreza była dobra. Zakręciłem się. Idealna. Tak od razu idealnie. No, tak było całkiem niefortunne. Tak od razu trafić kanadyjkę. Śmieszne byłoby, jakby cię wygłosowali wtedy. To byłoby smutno. Nie wygłosowałbym byłoby go. Byłoby bardzo nie. Zabawne. A kto był za mną impostorem, bo nie zwróciłem uwagi? Areza. Cisza, bo ja tak, póki mam głos tutaj, chciałbym wszystkim kobietom życzyć wszystkiego najlepszego z okazji ich dnia dzisiaj. A ja bym chciał jeszcze przy okazji życzyć, żebyście dostawały zawsze bardzo dużo pysznych kwiatków, bo kwiatki są ładne i pyszne nawet. Smacznego, Delweks. Bardzo, że kwiaty są pyszne. Polecam, byłem szklanką. Lepiej tak leczę.
Ej, dobra, teraz mówię, że biorę losowy. Ej, Barto, od razu mlecze, mówię, że... mlecze wcale nie są złe. No dobra! Jak to? Nie całe życie w kłamstwie, nie wiem. Chcesz mi dzisiaj? Nie. Mlecze są z dmuchawców. I imprezka. O tak, dmuchawce, latawcy, wiatr. Dokładnie. Tak. A twój stary winiaryt, no wszystko w swoim miejscu. O nie. Elwex, powtarza się. Dobra, wezmę losowo. No. Właśnie, Elwex, musisz nowy zestaw tekstów wymyślić. No. Żebyś miał na nowe mieszkanie. Co? Na nowe mieszkanie? Jest nowe mieszkanie? Walkę mi... Okej, z Kremlinem. Witam. Hi. Ejka! Ejka, patrz jak ja mam słodziaka! Mega fajny. Jaki słodki. No, jaki słodki. Nazywam go Pimpuś. Czemu on tak się zmienia? No bo on jest agresywny. Pimpuś nie został dobrze wychowany. Wychował się jak bez matki. Jak wychowałeś Pimpusia? O, Kiotka, hej! No nie. Cześć. Kiotka? Idziemy sobie z Barto i nagle Areza się wywrócił. Pewnie jest znikający, tak. Chyba Barto, opowiedz nam tą historię. No ogólnie to nocliśmy sobie, tak. No mów, mów. No bo masz imprezę. Nie no, nie no, mów Barto, mów, mów. To znacie, to opowiem szybko historię o śmierci Areza. Był to młody chłopak ze wsi. Zawsze dzień dobry na klatce mówił. Ale jak ze wsi i mówił dzień dobry na klatce? Przecież to się nie łączy, na wsi nie ma klatek. To jest miejsce, który jest blok pobudowany. Bo na wsi był blok zbudowany, jeden... Ale to wtedy to jest miasteczko! No nie, no ale masz głos. Jakie gdzie na wsi znajdziesz klatkę schodową? Ej, ej, ja się przygotowam. Jest taka wioska nawet niedaleko ciebie, Amy. Nazywa się Żurawina, ma bloki. Ja się ale to nie jest... To nie jest wioska, tylko miasteczko, jeśli już. Miasteczko ma już bloki. Ale wioska. Sam jesteś miasteczko. Dobra. Ale oszusta. To nie jest tak, że trzeba mieć już prawa po prostu jakieś większe, żeby móc stawiać bloki w ogóle u siebie? Jakby co, Właśnie miałem zapytać. Znać, no. Że chyba przyjdzie. A, dobra. No kwestia, to nie jest tak, że trzeba mieć jakieś pozwolenia, że wioska nie może budować tych bloków? Mi się wydaje, że tak jest, że muszą musi mieć pozwolenie na... Może ci wybudować, nawet wieszowiec, tylko to jest kwestia, wiesz, później praw miejskich i tak dalej. No właśnie się zastanawiam, czy to nie musi mieć jakichś praw takich większego, raczej miasteczka, czy czegoś tam, żeby móc właśnie budować takie większe budynki, jak takie domy po prostu? Wiesz co, to są dosłownie dwa bloki czteropiętrowe. Tam na tej żurawinie niedaleko kościoła ich. To są same pola praktycznie. Ale tak się chciałem po prostu zapytać, no. To się nazywa żurawina osiedla. Musiałbym po prostu sobie to doczytać. A to nie jest już we Wrocławiu? No. Co? To nie jest już we Wrocławiu? To jest pod Wrocławiem, to jest ile? Pod Wrocławiem. Kilometr od Wrocławia? A. No to można powiedzieć, że Wrocław. No tak. Wasze nie zabijajcie, nie zabijajcie. Kogo? To jest jeszcze krąg. Bo ja w końcu znalazłam swoją Julię. Ej! No nie! Madzia gołą po 8 nas pokonała, ja nie mogę. To już była Madzia śmierć, 8 Madzia gołą po 8. Co tam? Ej, nie startuj, Klaudia dołączy. No ale właśnie dlatego się pytałem, no. To właśnie o to chodziło. Chodzi o podłoże, jakie jest. Okej. Nie no, kwestia, że po prostu chciałem się dopytać. Nie startuj, Klaudia dołączy. Dobrze. Datowe Gremlin. No to nie daje, dlatego żeby nikt nam nie krzyczał. No to, no i może dobra. Krzyczeć i mówić tak różnie. Mogę być mimikiem. Nie, sorry. Nie ja emocje. Że... O nie, mimik, najgorzej. Nie trzymaj w sobie emocji.
O, lecimy w takim razie. Muszę znaleźć jakichś impostorów. Saro, czemu się nie odzywasz? O, witam, ja witam zdrajców. Nie, Barto, chodź na chwilę, muszę... Poczekaj, wiadro wyjmuję z tej, ze studni, daj mi chwilę. A, świetnie, wyjmuj to wiadro, dobrze ci idzie, świetnie wiadro, ale to o, robisz. Udało się. Dobra, brawo. Mogę iść. Chodź, Barto, chodź. A, ja też mogę posłuchać? Kurde, bela, to chodź, Saro. Podsłuchujemy. Chodź, Saro, chodź, 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 znajdziemy kogoś innego. Zabijesz mnie? Nie, nie zabijecie, wyjątkowo. A Delvex może. O, witam. Cześć. No, szukaliśmy was. Ktoś widział Delvexa? Tutaj jest. No, Delvex tu jest. Czyli nie Delvexa, Gremlina, sorry. Gremlina? To nie wiem. Weź dzwon, musimy znaleźć dzwon. O. Nie? To znalazłem Gremlina dla ciebie, jak coś. Wiem, że szukałaś. Ebio, ale no. Gremlin był Kanadyjką. Nie, Gremlin nie był Kanadyjką. Którzy poszli na słówko i Gremlin nie... To prawda. To nie tak, jak myślisz. Madzia zabiła. No, 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 zawsze się tak mówi, Madzia. Tak, jak myślisz. Madzia, nie. To chyba tak, jak myślę jednak. Zobaczcie mnie, to zabijecie trzy osoby. Ja, Ebi, Delvex, Ilia, patrzymy się na ciebie. Wiesz co, co teraz? Tylko ale Szara się odwróciła i Bartą. Ale jak nie zabijecie, na ciebie. To... Ale też nie patrzę, to też. Wylecą trzy osoby. Jak to? Jak to? Sprawdźmy to. Dobra, to sprawdźmy, no. Sprawdźmy, tak. No tak, trzy osoby w jednym zabijać, no tak. Triple kill! Aaa, bo... O co, bo ty zjadłaś kogoś? Ten sekret? Ale jak... Nie wiem, nie rozumiem. No i tyle. No, no i... tacy jesteście. No nieźle. A, kochankowie! No, ale to nie trzy osoby. Ale... No to nie... O! Hej. Co tam? Aha. Kogo ja próbkę wzięłam, co? Gaudi. Dzień dobry. Ejka. Hej, Areza. Kto? Klaudia żyje. Ja żyję. Ejki żyje. To tyle spotkałem. To kto jeszcze wyleciał? Barto wyleciał. Prawdopodobnie, jak był tym. Co tam jeszcze? Nie zdziwiło cię coś? Nikt ważny. Nie, nie. 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 A. No co teraz? AB, dwie sekundy. Chodź na chwilę, chodź. No zrobimy z tym faktem. Nic. Nie, ale nie. Cicho. Znowu! Aha, Arezę, ja się chciałam pobawić z tobą, a ty co? O, nieźle tak się pobawić z Arezem. Mówię jedną osobę. Sorry, Gremlin, sorry, nie chciałam cię zabić. Chciałaś, znaczy, chciałam, ale w inny sposób. Chciała cię znaleźć, żeby cię zabić. Poczekajmy na kanale. Dobra. Czekajmy na kanale. Tak, kurwa, a ile ubiłeś? 10 litrów farby, to wiesz co? Ja w sekundę przenoszę. No, na pewno. Kurde, Bela, no nie mogę kanału podgłosić, no. No nie podgłośnie go nigdy. Gra mi nie daje. Nie mogę go znaleźć. Zaraz mi usuwa z escape'a. Dobra. Gdzie jest ten kanał? Kanał kluska. Dobra. I super. I tam. O, AB, znalazłem tobie rolę. No. Jaką mam? Zostaw łapkę i subika. O, czyli jest influencerem. Trzeba go zabić. Dobra, przekonałeś. Czekaj chwilę, czekaj! Czekaj, Madzia. O, tutaj. O, świetnie. To teraz ja zabiję ciebie. Na to czekałem. Jo, co tu się stało? Jo, ale zabawa. O kurde, Bela. Ja się boję, ja się boję. A! A, zabiłem dwóch impostorów. Ej, ale wiesz, że mogłem cię zabić, ale mówię,
Nie. No, ale ja też spanikowałem, tak jak ty spanikowałeś. Ale długo dochodziło do mnie, wybacz. A, no, po jakichś 10 sekundach dopiero spanikowałeś, że ciała tutaj leżą, bo dopiero doszedłeś do siebie. Potem zabiłeś i potem ja spanikowałem po 3 sekundach i cyk, mam szybszą reakcję. Ja jeszcze leciałam, żeby zjeść. Kończymy odcinek.